pora na jarmark bożonarodzeniowy w Opolu, który w tym roku wystartuje 22 listopada, czyli w najbliższy piątek i potrwa do 24 grudnia, do samej Wigilii. W tym roku na odwiedzających opolski jarmark czekać będzie 30 wystawców z różnych regionów Polski, którzy zaoferują różnego rodzaju tradycyjne, świąteczne smakołyki, ozdoby, a także rękodzieło. Liczymy na to, że każdy, kto przyjdzie na opolski jarmark, znajdzie ciekawy prezent i inspirację na świąteczne upominki dla siebie i dla swoich najbliższych. Nieodłącznym elementem tej jarmarkowej scenerii jest już od kilku lat świąteczny wiatrak. Ten wiatrak, jak Państwo wiecie, już na rynku stanął. Podobnie jak góralska strefa gastronomiczna, która w tym roku jest wyjątkowo duża, będzie możliwość również wejścia do takiej góralskiej chaty, która stanęła na opolskim rynku, skosztowania różnych smakołyków i pyszności. Będzie tam na pewno ciepło i klimatycznie. Nie zabraknie także koła młyńskiego, które właśnie się instaluje na opolskim rynku. Bajkowej karuzeli z mikołajami i latającymi reniferami, a także nowości. Tą nowością będzie kolorowa kolejka świąteczna. Jest co roku atrakcyjnie, to tego Państwa przekonywać nie muszę, chociaż oczywiście zapraszam, żeby sprawdzić osobiście, jak będzie. W tym roku zaczniemy wyjątkowo przez osobę, choćby pani Meg Krzemień, 30 listopada. Bardzo mi miło, że będę mogła wystąpić wraz ze swoim zespołem na jarmarku bożonarodzeniowym, w zasadzie go otworzyć. Mamy w zanadrzu bardzo dużo niespodzianek, przede wszystkim też świąteczny materiał autorski, który będziemy chcieli zagrać, ale też pojawi się na pewno parę zagranicznych utworów, które doskonale Państwo będą kojarzyć, więc myślę, że atmosfera świąteczna tutaj będzie sprzyjała właśnie ku otwarciu tak wyjątkowego wydarzenia, jakim jest jarmark bożonarodzeniowy. Nie możemy się doczekać, oczywiście wyczekujemy wszystkich z niecierpliwością. 30 listopada w sobotę w związku z otwarciem Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Manticora przygotował warsztaty dla najmłodszych. Będzie dużo pyszności, będą to również warsztaty plastyczne, przygotowywanie ozdób świątecznych. Zapraszamy całe rodziny do udziału w tym wydarzeniu. Będzie również koło godziny 16 przed koncertem pani Magdy wyjątkowy pokaz ogniowy, spektakl ogniowy tutaj na opolskim rynku, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie i atrakcyjnie. A kulminacyjnym momentem oczywiście jak co roku będzie uroczyste rozświetlenie choinki, a dzień później, 1 grudnia, Stowarzyszenie Opolska Pozytywka zaprasza na wyjątkowy, bo jubileuszowy 10 Marsz Mikołajów. Będziemy ją manifestować w rytmie życzliwości, a te rytmy takie gorące będą wybrzmiewały spod pałek i bębnów zespołu Batala, który nam towarzyszy od kilku lat. Kto był, to wie, że te rytmy rozgrzewają nawet najbardziej skamieniałe serca, aby dołączyć wtedy do nas i dalej maszerować. Będziemy maszerować spod budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w kierunku ku ratuszowi. Będzie też nam towarzyszyły panie z Teatru Ruchu i Tańca z Ogniem Manticora. Też nasze przyjaciółki, przyjaciele od kilku lat. Po drodze jeszcze, nie wspomniałam, będzie taniec Mikołajów. Ten taniec Mikołajów jest wykonywany przeze mnie jako Mikołajową i Mikołaja w towarzystwie cudownych dzieciaków z kilku placówek oświatowych z terenu Opola. I także licealiści w tym roku dołączyli, więc warto przyjść i popatrzeć. To będzie na Placu Wolności pod pomnikiem. I tak jak wspomniałam, zmierzamy ku ratuszowi. Pod ratuszem mamy dla Państwa przygotowany program artystyczny. Wystąpi Jessica Stelmach ze świątecznymi piosenkami i oczywiście konkursy. Przygotowaliśmy wspólnie z Fundacją Excalibur wyjątkowy domek świętego Mikołaja, który będzie można oglądać, podziwiać na opolskim rynku, a w weekendy spotkać w nim Mikołaja. Będzie on pięknie przystrojony, stać będzie tutaj zaraz przy wejściu do ratusza w rynku. Będzie już czynny od 29 w taki sposób, że będzie można nie tylko przy nim zrobić sobie zdjęcie, ale także wejść do środka, odwiedzić Mikołaja, porozmawiać z Mikołajem w każdy piątek, sobotę i niedzielę w godzinach od 15 do 19. Zapraszamy wszystkie, szczególnie grzeczne dzieci, ale także dorosłych.
Dzieci zapraszamy i zachęcamy, aby wykonały własnoręcznie pracę, która będzie przedstawiała Mikołaja albo renifery, zaprzęg od Mikołaja. I myślę, że te najpiękniejsze prace będą wyeksponowane w domku Mikołaja. Domek będzie nie tylko z Mikołajem, pojawi się również Mikołajowa. Z tego co wiemy, przygotowała słodkie niespodzianki dla uczestników odwiedzających domek. Także serdecznie zapraszamy w każdy piątek, sobotę, niedzielę od 29 listopada aż do 22 grudnia. Na każdy weekend zaplanowane są różnego rodzaju wydarzenia, koncerty, spektakle i pozostałe atrakcje. Jest już dostępny na stronie internetowej miasta Opola. I taki komunikat organizacyjny, pewnie Państwo już o tym wiecie, że w związku z organizacją wydarzenia od dnia 18 listopada do dnia 6 stycznia 2025 roku wjazd na rynek od ulicy Koraszewskiego będzie zamknięty za utrudnienia, które są z tym związane. Przepraszamy.